Witam serdecznie, Konrad Błaszak z tej strony. Znowu ja, kanał się nazywa Konrad Błaszak, więc to cały czas będę ja, jakby ktoś miał pytania. No cześć. No i dobrze, dzisiaj jak możecie się domyślać po tym kartonie, który tutaj stoi nieprzypadkowo, testuję odkurzacz TP-Link Tapo RV20 MOP. RV20 MOP, dobrze, nazwę zapamiętałem, co nie jest takie łatwe przy sprzętach technologicznych dzisiaj. Ale zapamiętałem, to sprzęt od TP-Linka. TP-Link już od dłuższego czasu jest na rynku smart home i jest na tym rynku już dość bogatą ofertą, bo są różne oświetlenia, są też różne sieciowe sprzęty, kamery, inne szmery, bajery. Jest tego naprawdę sporo, więc wszystko możecie sobie zrobić przez aplikację. Ja tu mam na razie tylko listwę i odkurzacz, który się nazywa niszczyciel brudu, ale są też żarówki, są też inne gadżety, więc tego sprzętu TP-Linka jest sporo. W sumie kiedyś może będę mógł zrobić taki materiał poglądowy, co TP-Link jeszcze oferuje, bo tego jest naprawdę... Jest to relatywnie tani sprzęt, jeśli chodzi o smart home, a moim zdaniem naprawdę daje radę, ale nie dzisiaj o tym, dzisiaj o odkurzaczu. Ja specjalistą od odkurzaczy nie jestem, ale odkurzacz mam. Mam od kilku miesięcy Roboroka S6 V Max. Max V, chyba Max V. I to jest odkurzacz kosztujący około 2000. Ja go kupowałem za 1900, to była jakaś promka. Teraz jak patrzyłem, to tak 2 z kawałkiem kosztuje. I to jest odkurzacz, który ma od groma bajerów. Był mi polecany przez bardzo wiele osób, bo kilka osób miało już ten lub zbliżone, bliźniacze wersje tego odkurzacza i bardzo polecali. Ja się skusiłem i bardzo, bardzo, bardzo nie żałuję tego wyboru. Wydaje mi się, że to jest odkurzacz, który naprawdę daje radę. Dla większości osób będzie w zupełności wystarczający. Ma ogrom funkcji. I patrzyłem z jego perspektywy na tego bad boya. Nie wiem, czy mogę luja powiedzieć o odkurzaczu. O smartfonie to wiem, że mogę, a o odkurzaczu chyba mogę. Na tego luja. Czy on będzie nawiązywał? Nie sprawdzałem jego ceny na początku, co jest bardzo ważne, bo często tak robię przy tych sprzętach, żeby sobie sam w głowie ułożyć, ile ja bym za niego dał, ile mógłbym za niego wyłożyć i czy to się potem pokrywa z rzeczywistą ceną. Czy przepłaciłbym, czy może jeszcze ja bym dał 2000, on kosztuje 4 i mówię, łopanie. Jest taki, teraz mam tak, łopanie, idź. No wiecie. Tak, więc nie sprawdzałem ceny, do ceny sobie za chwilkę przejdziemy i sobie omówimy to. Więc skonfigurowałem i tak jak już wspomniałem, konfiguracja jest bardzo spoko, bo wszystko robi się przez aplikację Tapo. Włącza się oczywiście pierwsze mapowanie. To mapowanie jest całkiem ok. Tu jest lidar, co jest bardzo ważne. Tu jest lidar, a tu jest lidar z przodu odkurzacza. Będzie mieli przebitki na ten odkurzacz, jak będzie sobie jeździł, więc możecie sobie go pooglądać. Tu jest z przodu odkurzacza. Takie wygląda jak kamera i to jest lidar. Mój Roborock ma z przodu kamery, a lidara ma taki grzybek na górze i tam się mieszczą te lasery. I wiecie co jeszcze, nie? Tam się mieszczą lasery te lidarowe, więc jest to trochę inna konstrukcja. Ta konstrukcja jest niższa, co może okazać się przydatne i do tego też przejdziemy. Więc sobie zmapował mój pokój. Standardowo jak to przy odkurzaczu, jak widział lustro czy szybę na tej wysokości, no to sobie tak nie do końca radził, ale ogólnie było bardzo spoko. Puściłem go i jest pod tym względem fajny, że jest niższy, ale z drugiej strony jest też przez to troszkę głupszy, mam wrażenie, czyli on mi się blokował w miejscach, w których nie blokował mi się mój Roborock. Przykładowo wjechał pod kanapę, ale w jednym miejscu w kanapie, nie wiem, jest trochę niżej chyba i wjechał pod całą kanapę, a pod jednym miejscem się zacinał i musiałem go tam, wiecie, klepnąć, żeby wyjechał. Oczywiście to są błędy pierwszego przejazdu i to się wszystko ustawia, jak widzicie. Wystarczy nałożyć taką czerwoną strefę i to jest strefa, do której on ma nie wjeżdżać i wtedy już wie, że tam ma się nie pojawiać. Nie wiem czemu akurat ta kanapa jest tam w tym miejscu trochę niżej, coś się, nie wiem, dużo cięższych rzeczy leżało, cholera wie, ale tam się blokował. Druga sprawa była taka, że mi się notorycznie blokował w kuchni pod jedną szafką, która jest bardzo ciężka i tam są same takie ciężkie rzeczy, więc ona pewnie też jest minimalnie niżej i akurat był taki milimetr, bo pod innymi spoko, ale pod tym jedną szafką milimetra jednego mu zabrakło i się często blokował, więc tam też trzeba było ustawić strefę, żeby tam odpuścił sobie, bo
blokował się i próbował i tyle. Dobrze sobie radzi z różnymi suszarkami, na przykład jak są te nogi od suszarek, to sobie pobawi się chwilę, pomęczy, ale uda mu się przejechać bez pomocy. Chyba zawsze nie musiałem mu pomagać, więc sobie z tym radzi bardzo fajnie. Te kółka są dość solidne, takie duże, tam też zobaczycie na filmie, więc to jest jakby na duży plus. Dużym plusem tego odkurzacza jest też to, że ma 2700. Ten kanał to dno. 2700 PA, czyli paskali. I to jest trochę lepiej niż mój Roborock, bo on ma 2,5. I mam wrażenie, że to czuć, że jest troszkę mocniejszy. Jest też trochę cichszy, ale wydaje zupełnie inny dźwięk. I ten dźwięk był, jak moje zwierzęta, mój pies przyzwyczaił się już do mojego odkurzacza i już na niego go nie atakował, to ten odkurzacz niby ma mniej decybeli, bo ma 51, jak podaje producent, a tamten ma, Roborock ma tam 60 ponad. To ma zupełnie inny ten dźwięk i psa wkurzał. Psa wkurzał, jak odkurzał, więc pies się jeszcze do tego odkurzacza nie przyzwyczaił. Ale tak, ma trochę większą moc i mam wrażenie, że troszkę lepiej wciąga te zabrudzenia. Szczególnie, że on, jak możecie zobaczyć, czy na filmie, czy tutaj, on ma dwie szczotki. Roborock ma jedną, ten ma dwie szczotki po każdej stronie, panie? Które bo tam dzięki temu ten brud, wydaje mi się, że naganiają, sobie z tym brudem. Naganiają do dziury, żeby wejść. To nie jest jakaś super duża różnica, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo spoko rozwiązanie. Oczywiście jest też tutaj funkcja mopowania. Mopowanie możemy sobie ustawić na kilka poziomów mocy. To może być jakieś lekkie, może być mocne, to sobie warto ustawić, zależy od pomieszczenia, czy macie tam płytki, panele. ITP, ITD, więc to też możecie sobie poustawiać i to mopowanie jest takim przecieraniem, ale to tak samo jest w Roboroku, przeciera to po prostu na mokro, trochę mocniej lub trochę słabiej. Jakby tutaj nie będzie zaskoczenia, jak sam bym wziął mopa i to wytarł, to bym pewnie zrobił to lepiej, ale na takie codzienne sprzątanie, żeby codziennie on sobie przejechał i sobie ogarnął, jak najbardziej ok. A on jeździ u mnie codziennie, czy ten, czy Roborok, bo mam dwa koty oraz psa i jak one zmieniają sierść, to wiecie, jak ktoś ma zwierzęta, to wie, to po prostu dywan byłby z tej sierści, więc one muszą te odkurzacze jeździć, bo jak nie, to ja będę musiał jeździć na odkurzaczu, a wolałbym odpuścić sobie to codziennie, więc ten odkurzacz sobie naprawdę bardzo fajnie z tym radził. Te dwie szczotki, dość spora moc, super. Jeśli chodzi o baterię, podaję procent 3 godziny i w to nie do końca wierzę, bo mi chyba jak robił podwójny przejazd z mopowaniem, a mam powiedzmy tam 40 metrów i on nie robił tam dwóch godzin nawet chyba, to już musiał wrócić się naładować. Więc albo coś może był niedoładowany, albo jednak ta bateria na 3 godziny to jest tak troszkę na wyrost. Ale różnie, może tam po prostu cięższą pracę jakąś miał. No dobra, ale tak zachwalam, więc Roborock super, ale ten to jest w sumie jeszcze lepszy. No nie do końca. Podsumowałem sobie tak, jak sobie myślałem o podsumowaniu o tym filmiku. Stwierdziłem, że może ten odkurza tak samo dobrze, albo czasem nawet minimalnie lepiej, szczególnie o to wciąganie, ale jest po prostu głupszy. Jakby brakuje... W tym mamy dość sporo funkcji. To tylko przedstawię Wam, jakie mamy funkcje i zaraz Wam powiem. Możemy sobie ustawić kilka przejazdów, jeden przejazd, możemy sobie zwiększyć moc odkurzania, ile będzie wody, możemy sobie konkretne pomieszczenia ustawić, harmonogramy, możemy sobie kontrolować zdalnie, czyli po prostu przejąć i przejechać, jak on się nam gdzieś tam nam zawiesi. Możemy sobie ustawić oczywiście, że na przykład w tym pokoju ma sprzątać maks wciągania i zero wody, w tym maks sprzątania i dużo wody. To też możemy sobie ustawić. Możemy sobie ustawić, które pomieszczenia najpierw, a które później, albo czy w ogóle jakieś odpuścić i tylko niektóre zrobić. To wszystko jest do ustawienia w aplikacji. To jest bardzo wygodne i naprawdę bardzo przyjemnie to działa. Więc to się sprawdza fajnie. To się sprawdza naprawdę, naprawdę fajnie. Ale... Wydaje mi się, że po pierwsze, i to jest uwarunkowane ceną, do czego zaraz przejdziemy, jest on trochę głupszy i on jest trochę i ma trochę mniej funkcji. W Roboroku, z racji, że mam i lidara, i kamerę, mogę włączyć sobie tą kamerę zdalnie i mieć podgląd,
Co czasem się przydaje, bo jak wracam do domu gdzieś, to sobie czasem troluję koty i patrzę, co tam robią. Przeważnie syf robią, ale patrzę sobie, mogę do nich gadać. Więc to jest, no to nie jest coś, co jest game changerem, ale wydaje mi się, że takie funkcje są lepsze. On też sobie trochę lepiej radzi z mapowaniem i z jeżdżeniem. Ten na przykład miał taki przypadek, że mówię, mopuj łazienkę. I ten mówi, super, stary, mopuję łazienkę. I zaczyna jeździć po kuchni, a wcześniej po salonie. Więc gdy go włączyłem, włączyłem i kliknąłem jeszcze raz, stary, łazienkę, typie, łazienkę, koło kibla tam. To mówi, a dobra, powaliło mnie. I pojechał już do łazienki. I jakby takich błędów nie miałem przynajmniej z Roborokiem. Nie przypomniałem sobie, że miał takie wpadki w Roboroku. On też, jak się gdzieś zawiesza, to on po prostu wypchnę go nogą i on mówi, ty, tam nie sprzątnąłem, jadę tam. Tak, kuźwa, zawiesiłem się znowu. Zablokowałem się. Jakby, ja nie oczekuję od niego cudów, ale jak się zawiesił tam 30 sekund temu, to mógłby już tam nie wjeżdżać, przynajmniej przy tym sprzątaniu. A on czasem, ty, typie, jadę znowu w to miejsce. Teraz będzie... Więc to są rzeczy, które nie są jakkolwiek eliminujące ten odkurzacz, bo to wszystko da się ustawić. Po prostu nad tą mapą trzeba przysiąść czasami trochę więcej i sobie ustawić, że ten fragment jest wyłączony. Nie wjeżdżaj pod tą szafkę, typie. No nie wjeżdżaj, bo się zawiesisz znowu. Tu pod łóżkiem sobie ustawiłem, żeby tam nie wjeżdżał, bo się zawiesi, nie wjeżdża, mówi dobra, typie, odpuszczam i jest ok. Więc trzeba ustawić sobie takie rzeczy i to wtedy sobie radzi naprawdę fajnie. No i dobra, Roborko jeszcze ma funkcję, że wykrywa tam przeszkody dzięki kamerce i omija itp. itd. Ten i tak sobie radzi całkiem dobrze, więc nie mogę narzekać, bo nie zdarza mu się jakieś tam zawiesić na zabawce zwierząt, czymś, jak się zawiesi na jakimś właśnie suszarce, to on sobie pobawi i wyjedzie, więc naprawdę ok. Widać minusy względem tego Roboroka, że on sobie tam jak wraca, to... Ten lider jest tylko tam, jest kamerka też, więc tamten sobie jedzie dużo lepiej, ale ten też naprawdę daje radę i to w zupełności jakby mówię z pełną świadomością, że to jest jakby spoko. Dobra, przechodząc do najważniejszego, cena. Wydawało mi się, że ten odkurzacz kosztuje jakieś 1,5 tysiąca złotych i mówię za 1,5 tysiąca. Z jednej strony bardzo fajnie sprząta, ładny, szmery, bajery. W zestawie są dwa komplety szczotek, mopy, filtry dwa, więc fajny zestaw też. Ale jednak, kurczę, nie wiem, czy nie warto było popolować na Roboroka w promocji, który ma tych funkcji po prostu więcej. Roborok, co nie wspomniałem, tu jest minus konstrukcyjny, że w tym odkurzaczu, żeby wyczyścić pojemnik, trzeba go odwrócić. I tam się wyjmuje od dołu. W Roboroku jest tak, że tu się otwiera klapkę, wyciąga. To jest pierdółka, ale ten pojemniki się zapełniają w każdym z tych odkurzaczy. Po prostu momentalnie, co chwilę jest syf, szczególnie jak się ma zwierzęta, więc trzeba to robić często. W Roboroku jest po prostu to dużo wygodniejsze. I tyle. Więc pod tym względem Roborok jest tu, a Tepelink jest tu. Ale właśnie, Roborok 2 z kawałkiem teraz. Ten odkurzacz, jak sobie patrzę na stronę jednego ze sklepów technologicznych, kosztuje 999 zł. Wow. I szukając odkurzacza, pytałem wielu znajomych, czytałem opinie i wszyscy mówili, nie bierz odkurzacza, szczególnie z mopowaniem tam do 1000 zł, bo to jest szajs, który bez sensu po prostu pieniądze w błoto i tyle. No i ja stwierdziłem, że okej, nie będę kupował szajsu, który mi się i tak nie przyda, wolę wydać więcej, żeby to działało i spoko. Ale teraz nie byłbym przekonany, czy dla większości osób ten Roborok jest potrzebny. Jeżeli potrzebują mieć te wszystkie funkcje, spoko. Jeżeli mają na przykład niższe meble i Roborok nie wjedzie, a ten nie ma tego grzybka i nie potrzebują funkcji kamerki na przykład, nie potrzebują tych takich rozwiązań, a to wyciąganie brudu od dołu im nie przeszkadza, kurde no, szczerze, 1000 zł różnicy, to jest odkurzacz, który szczerze w tych pieniądzach
mógłbym polecieć. I to mówię z pełną świadomością, że za 1500 jakby on był, to bym powiedział tak, może warto jednak tego Roboroka poszukać promce ten. Za 1000 zł to sztos sprzęt i TP-Link mi za to nie zapłacił, ale jakby chciał, piszcie TP-Link, ja w numer konta wyślę, wszyscy, nie, tak poważnie. Jestem pozytywnie zaskoczony tym odkurzaczem. Tak, on jest głupszy niż Roborok. Przepraszam Cię, odkurzaczu, jesteś głupszy niż Roborok. Tak, gorzej się wyciąga ten brud i to po prostu irytuje. Ale różnica 1000 zł jak najbardziej to rekompensuje i za 1000 zł to jest świetny odkurzacz, którym się steruje bardzo wygodnie przez aplikację. Aplikacja jest super i który naprawdę, ale to naprawdę daje radę. Takie moje zdanie, a wy dajcie znać, co sądzicie o tym odkurzaczu i czy byście taki odkurzacz kupili od TP-Linka. TP-Link ma więcej modeli, więc może się uda wyrwać też coś innego. Pozdro!